Tragiczna śmierć młodego strażaka. Koledzy z jednostki oddali mu hołd. W piątek 5 stycznia w miejscowości Pomarzanowice doszło tragicznego wypadku drogowego. Życie stracił młody kierowca osobówki, jak się później okazało, strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie. Koledzy z jednostki oddali mu hołd. Nie żyje młody strażak. Zginął w tragicznym wypadku. Do tragicznego wypadku drogowego w Pomarzanowicach doszło w piątek 5 stycznia chwilę po godzinie 17:00. Samochód osobowy zderzył się z busem. Zginęła jedna osoba. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł kierowca samochodu osobowego. Jak nam przekazano, to młody, około 20-letni mężczyzna. Kierowca busa został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Wstępnie nie mamy informacji, by wymagał hospitalizacji, mówił portalowi epoznan.pl oficer dyżurny wielkopolskich strażaków. Młody strażak zmarł w wypadku. Koledzy oddali mu hołd. Jak się okazało, młody kierowca osobówki, który zginął w tragicznym wypadku, na co dzień sam ratował życie innych. Był strażakiem służącym w jednostce OSP Sławno. Jego śmierć wstrząsnęła kolegami ze służby. Strażacy ze Sławna poinformowali w mediach społecznościowych o tragedii i zapowiedzieli, że o godzinie 19 oddadzą hołd zmarłemu druhowi minutą ciszy pod strażnicą. Strażacy oddali hołd zmarłemu koledze. O godzinie 19:00 koledzy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie oddali hołd zmarłemu strażakowi. W mediach społecznościowych informacja o śmierci młodego drucha wywołała ogromne poruszenie i lawinę kondolencji w komentarzach.